W obliczu ciężkiego ostrzału we wschodnich prowincjach Ukraina wezwała Zachód do dostarczenia jej większej ilości broni dalekiego zasięgu, aby odwrócić losy wojny. 30 maja 2022 roku, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, poinformowano publicznie o przekazaniu siłom zbrojnym Ukrainy 18 sztuk AHS Krab z zasobów Wojska Polskiego. Polska armia przeszkoliła także 100 ukraińskich artylerzystów z obsługi armatohaubic Krab. 7 czerwca, podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w hucie Stalowa Wola, oficjalnie potwierdzono, iż Ukraina zakupiła od Polski 3 dywizjony Krabów, w których skład wejdą 54 armatohaubice wraz z pojazdami towarzyszącymi. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi około 3 miliardów złotych. Kraby to sprzęt, który jest na wyposażeniu polskiej armii od kilku lat. 155-mm samobieżna haubica Krab to obecnie najpotężniejsze działo, jakim dysponują polscy artylerzyści. Wyposażone w specjalną amunicję Kraby mogą ostrzeliwać cele oddalone o 40 km. Nowoczesne systemy kierowania ogniem wykorzystują dane przekazywane załogom Krabów online, między innymi przez rozpoznawcze bezpilotowce. Pociski superdziała są w stanie trafiać z wielką precyzją. Szybkostrzelność praktyczna Kraba wynosi 2 pociski na minutę. Przystosowany jest jednak też do prowadzenia ognia intensywnego, wynoszącego 6 pocisków przez 3 minuty. Z Kraba można nadto prowadzić ostrzał w ramach efektu salwowego MRSI, który polega na tym, że 3 pociski wystrzeliwane pod różnym kątem uderzają jednocześnie w wybrany cel. Na wyposażeniu Kraba znajdują się ponadto karabin maszynowy kaliber 12,7 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych. Krab może również prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem Topaz. Czas przejścia haubicy z pozycji marszowej w bojową oraz opuszczenie stanowiska po oddaniu strzału wynosi zaledwie 30 sekund. Haubica przeznaczona jest do obezwładniania i niszczenia artylerii rakietowej oraz stanowisk dowodzenia, węzłów łączności, a także umocnień terenowych. Krab może być również użyty do eliminacji pododdziałów wojsk zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Z powodzeniem nadaje się do neutralizacji środków pancernych i opancerzonych w głębi ugrupowań przeciwnika. Może również dokonywać likwidacji śmigłowców na lądowiskach, a także niszczenia obiektów wsparcia logistycznego. To najpotężniejsza lufowa broń artyleryjska w Wojsku Polskim, uważana przez ekspertów za jedną z najlepszych na świecie. Nowoczesne haubice armaty Krab, produkowane przez hutę Stalowa Wola, napędzane są silnikiem o mocy maksymalnej 1000 koni mechanicznych, dzięki czemu może osiągnąć do 60 km na godzinę, poruszając się po drogach asfaltowych, zaś na bezdrożach przemieszcza się z prędkością do 30 km na godzinę. Zasięg operacyjny samobieżnej haubicy na pełnych obrotach wynosi 400 km. Przekazywanie ukraińskiej armii nowego sprzętu jest możliwe m.in. dzięki ustawie obowiązującej od połowy marca, która wprowadziła ułatwienia w transferze uzbrojenia do naszych wschodnich sąsiadów. Polska jest drugim, największym donatorem sprzętu na Ukrainę, zaraz po USA. Jakiś czas temu również Niemcy oficjalnie ogłosiły chęć wsparcia militarnego. Zgodzili się wysłać dziesiątki czołgów przeciwlotniczych, aby pomóc w obronie Ukrainy przed inwazją Rosji. Taka broń będzie potrzebna Ukrainie w nadchodzących tygodniach, podczas gdy wojska rosyjskie szkolą swoją artylerię na wschodniej Ukrainie z różnych kierunków. Według amerykańskich urzędników walka będzie coraz częściej dotyczyła tego, kto może strzelać dalej i bronić pozycji artylerii przed atakami dalekiego zasięgu. Niemcy przekażą Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze typu Gepard oraz będą szkolić ukraińskich żołnierzy. Ważące 48 ton samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard może zestrzelić śmigłowce, myśliwce i drony, ale także zostać wykorzystane przeciwko celom naziemnym. Jest wyposażone w 2 armaty kalibru 35 mm i może namierzyć cele w odległości do 6 km.
Może poruszać się z prędkością 65 km na godzinę, a jego zasięg to 550 km. Po obu stronach wieży, na zewnątrz, zamontowano dwie armaty przeciwlotnicze. Takie zamontowanie armat zapobiega przedostawaniu się do wnętrza przedziału załogi gazów prochowych. Armaty te są ze sobą sprzężone, zasilane przy pomocy taśm. W normalnym trybie obie armaty strzelają naprzemiennie w celu uzyskania większej koncentracji pocisków na celu i tym samym zwiększenia prawdopodobieństwa trafienia. Prowadzi to do łatwo wyczuwalnych bocznych drgań wieży, które jednak nie mają wpływu na miejsce trafienia. Szybkostrzelność wynosi 550 strzałów na minutę na armatę, co daje łączną szybkostrzelność 1100 strzałów w 60 sekund. Gepard mógłby wystrzelić cały zapas amunicji w mniej niż 40 sekund. Na wieży znajduje się radar obserwacji okrężnej o zasięgu 16 km wraz z systemem identyfikacji swój-obcy. Z przodu wieży pomiędzy armatami zamontowano antenę radaru śledczego o zasięgu 15 km. Ponadto działo Gepard wyposażone jest w optyczne przyrządy celownicze ze stabilizowaną linią celowania. System kierowania ogniem współpracuje z autonomicznym systemem nawigacyjnym oraz cyfrowym systemem transmisji danych. Część wozów jest wyposażona również w dalmierz laserowy. Produkcję działa Gepard rozpoczęto jeszcze w czasach zimnej wojny. Koncern KMW wyprodukował około 570 sztuk. 10 lat temu został zastąpiony innymi systemami. Producent dysponuje jeszcze około 50 działami. Przed dostarczeniem ich na Ukrainę muszą jeszcze przejść przegląd techniczny i niezbędne naprawy. Załoga składa się standardowo z 3 osób: prowadzącego pojazd, dowódcy oraz działowego. Według Bundeswehry szkolenie działowego trwa około 6 tygodni. Pomimo swojego wieku, działa przeciwlotnicze typu Gepard nadal są w stanie z powodzeniem działać w nowoczesnym środowisku zagrożeń. Obecna wersja spełnia wszystkie wymagania XXI wieku, aby bronić się przed nowoczesnymi samolotami bojowymi, śmigłowcami bojowymi, zdalnie sterowanymi pociskami i rakietami. Drony są również niezawodnie zwalczane. Pociski balistyczne nie mogą zostać zakłócone przez elektroniczne środki zaradcze, a ich chmury odłamków niezawodnie prowadzą do zniszczenia celu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybuj nasz kanał, włącz dzwonek powiadomień i ciesz się oglądaniem nowych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.